Hej, hej, moi drodzy, na was niedzielny, z tej strony my jesteśmy oczywiście obecnie w Old Dynasty i dalej próbujemy ogarniać tutaj nasze życie w tym średniowieczu. Historia Alwina musimy poczekać do lata. Tutaj niestety musimy mieć 10 mieszkańców, więc lekko, oj, 2500 punktów reputacji dynastii dostaniemy, jak nam tę dziesiątkę zdobędziemy, więc myślę, że to jest dla nas teraz podstawowe wyzwanie. Dodatkowo, moi drodzy, wyłaź z tego. Nie wiem, czy nie będę chciałem noc puścić szybciej, ale myślę, że ja sobie powycinam trochę drzewek, bo mam takie wrażenie, jak tam wygląda w zarządzaniu. A na razie tam nie jest tak tragicznie, ale te drzewki mi się, drzewka przydadzą na budowę kolejnego domu. No bo jeżeli mamy jeszcze dwie osoby zgarnąć, a tak naprawdę, zobaczcie, nie mamy za bardzo gdzie, wszystko jest zajęte. Musimy mieć jeden dom na dwie osoby jeszcze, czyli cały jeden mały domek będzie nam tutaj się nie śnił, ale go postawimy. Więc co, ciachniemy sobie trochę klonów. Och, sił nie mam, sił nie mam. I zemdlał. Dobra, ale chyba się udało? Nie. Jeszcze trzeba było. A, to się jednak udało, tylko on się oparł, że tak się wyrażę. Zaraz zobaczymy, ile tych kłódek, 6 chyba, nie? Jest potrzebnych, czyli jakaś brzoza by się przydała, ale to chyba brzoz. Ale możemy spokojnie jeszcze jednego klonka poświęcić, jakiś taki mniejszy, chodź tu. O, może być sosna. Sosna jak najbardziej, da nam 3. I chrup. Szkoda, że nie ma tylko odgłosu, taki jak pęka drzewo, nie? Takie zwalane. Zawsze fajnie brzmi. No. Hej. O. Dobra. Kłoda zdrowia doda. Kolejna. Jeszcze jedna gdzieś tu powinna być. Jest. Dobra. Idziemy stawiać ten domek. I teraz tak. Oczywiście. Aha. Teraz zauważyłem jeszcze jedną fajną rzecz. Nie wiem, czy mam łopaty przy sobie. Nie mam łopaty. Że wykopując te z, nie pionki, tylko te pieńki w sumie. No w sumie dobrze, pięki. Dostajemy kłodę. Za free. Znaczy nie za free, no zamiast tego pieńka. Wykopany pieniek daje nam kłodę. Tak, żeby było śmieszniej, więc sobie pozwolę drewnianą łopatę wyciągnąć tutaj. A to i tak jesteśmy na styku. Dobra, to wrzucamy jeszcze jeden domek gdzieś, moi drodzy. Musimy go tu gdzieś upchnąć, bo musimy mieć tam dziesiąteczkę. Dziesiąteczkę piękną, piękna dziesiątka. A tylko tutaj to było, że jest za blisko. Dobra, tu już był ten numer, że jest za blisko miasta, nie? Więc co, upchniemy go jeszcze może tu. A i da radę, proszę bardzo. Będzie taka gęstsza zabudowa, ale myślę, że da ok. Tylko że odwrócimy, żeby jednak wejście było, o, na przykład tu z boku, nie? Żeby tak sobie też po chałupach nie zaglądali. O, to gdzieś tak po boczku, proszę bardzo. To pole i tak stąd wyniesiemy, więc nie będzie problemu. No i co? No i teraz zobaczmy, ile. A, to jest ta lepsza włócznia. Młotek też zostawiłem. To sobie zabierzmy. Bo młotek się przyda, przynajmniej żeby sprawdzić, ile mamy do zrobienia. Dobra, to byśmy tak, młoteczek niech sobie będzie na jedynkę, bo teraz nasz włócznia nie jest potrzebna. I na piąteczce łopata. Proszę bardzo, ja to na razie też nie ma co zastanawiać, tylko trzeba kłody znosić, bo nie ma dobrze widziałem? 6 patyków, nie, dobra, bo się wystarczy, że 6 kłód, mówię, na jedną ściankę, takiego zwykłego domku. No dobra, to lecimy, trochę tam pomęczymy te drzewa. O, zaraz sobie sprawdzimy przy okazji to wykopywanie, jak to działa, ale pamiętam, że dawało mi kłodę ostatnio. Tak jest, jedna kłoda, widzicie, więc nic się nie zmarnuje teraz. Naprawdę to fajnie pomyśleli. I teraz nawet ścięte drzewa, jak wykopujemy do końca pieńki, to dostajemy kłodę. Ale gdzie są pozostałe, które wyciąłem? Halo, o, to są. To kawałek dalej było. No i bach, kolejny pieniek, znaczy kolejna kłoda. No, dobra. To co, to męczymy dalej te biedne
Na dwójeczce to było. Nie gałąź sosny, tylko sosenkę całą bierzemy. A, znowu się zacięło. Dobra, o, lecą kłody, lecą łapać. Podnieś, nie bój się. Tak jest, to tam też jeszcze od razu zetniemy. Patrzę, czy jakichś wilków nie ma za oknem, ale... Za oknem, za drzewem, ale na razie w miarę spokojnie, nie? Nie widzę tu żadnych zwierzów. Czy też takich i przyjaznych, i nieprzyjaznych nie ma. Dobra, rąb tą sosenę. Dawaj, dawaj. No nie, no. O. Cyk, cyk. Cyk. O, jak się szybko przeładował tymi kłódkami. Ile my ich mamy? Dopiero 9. Ale patyków trochę. No dobra, ale patyki też nam się przydadzą. Nie ma się co oszukiwać. Dobrze, że chałupa nie tak daleko. Ale z drugiej strony tak blisko też nie jest. Dobra, to wiecie co? To widzimy się, jak ja już będę kończył tą chałupkę. Żeby oszczędzić wam tego nudnego etapu przenoszenia kłodek. No dobrze, moi drodzy, udało się przez noc tutaj wyskrobać tą chałupinę. Będziemy mieli gdzie zatrudnić, gdzie miały zamieszkać dwie kolejne osoby, więc nie jest źle. To pole pozwolę sobie samemu obsiać. Tak jak pisaliście, niemrawo pracują pracownicy. No faktycznie, to trzeba przyznać, niezbyt się garną do tego. A poza tym to są takie dosyć łatwe punkty w tym zbieraniu doświadczenia w rolnictwie, więc szkoda tak oddawać. Ja powiem 10 chcę zatrzymać na pochodnie, w razie czego. Szkoda tak oddawać po prostu bez walki, jak to mówią, nie? Czyli lepiej samemu trochę popracować. Dobra, to jeszcze nad ranem. O, wyszli do roboty, się ruszyli. Można będzie motykę dziabnąć. Ciach, oddamy łopatę, młotek. Siekiera sobie zostanie, dobra, reszta sobie zostanie. I tak nic tam nie dźwigamy większego, tylko napijemy się jeszcze, bo widzę, że zaraz nas pragnienie powali. To jest dobre. Nie ma co, że zimna woda, co tam zdrowia doda. Dobra, na full. Może byśmy coś zjedli. Mamy jeszcze jakąś starą owsiankę. Taką na dwa razy. O, w sam raz będzie. Dobra, to robimy tak. To sobie motyczkę damy. A niech będzie na jedynkę. Nikomu nie szkodzi. Dobra, i teraz tak. Zaorać. Damy radę. Zastanawiam się, czy oni, czy dadzą radę już to posiać, czy ja też to posieję, ale wydaje mi się, że posieję, no, chociaż ona tam też, zobaczcie, jak orze dziewczyna, jak może. Dobrze, dobrze, moja droga. Dajesz radę. No, to ja ci tu trochę pomogę. Podobno nie trzeba im tak robić, bo oni głupieją, ale nie było tak źle. Dobra, patrzcie, i sieje od razu. To wiecie co, to jak już sieje, to ja nie będę jej tam przeszkadzał, bo chyba sieje, nie? Siejesz, dziewczyno? Ta, co posiałaś? Marchew, grzecznie. Dobra, to odkładamy motykę. To na wiosnę sobie zostawimy narzędzie. Będzie bardzo przydatne. Okej, a my idziemy w poszukiwaniu, moi drodzy. Gdzie my tu mamy mapę? Dwóch osób, idziemy do hornicy w takim wypadku. Dwóch osób, które by zechciały do nas dołączyć i nie były totalnymi zielonymi pracownikami, tylko żeby coś potrafili. A, w międzyczasie przy wycinaniu drzew trafiliśmy na kolejny punkt z tego, z wydobywania. Wziąłem sobie muła, 5 kilo więcej, zawsze to dobrze jest, zawsze, nie? To teraz tak, jak my tu lecimy, a, to tak bardziej na południe. Spróbujemy na skróty, przez lasy, przez pola. Miejmy nadzieję, że nas nie zjedzą. Czekajcie, mam żelazną włócznię, o, to teraz żelazną włócznię sobie w razie czego na jedynkę wrzucę. A to czwóreczka nadal zostanie. Dobra, i lecimy. Nie wiem, czy chcecie ze mną się przejść ten kawałek. No, blisko tak zupełnie nie jest. Trzeba będzie... O, jeleń chce nas na roga. Czy my jelona chcemy? Czy my chcemy jelona? Nie, my nie chcemy jelona. Nie będziemy tłuc tylko dlatego, że koło nas przebiegł. Nie. Tam jeszcze jest zadanie w chodnicy dla nas, więc to znaczy koniecznie chcę z nami iść. Dobra, odprowadzą nas, okej. Niech ci będzie jelon.
Nie będziemy cię tu przeganiać. Czy ja mam coś do leczenia? Babki mam 5. Dobra, no to jeszcze trochę życia mogę stracić w razie czego. Trzeba będzie nazbierać trochę babek na wiosnę, bo chyba zimą tego nie ma. Niech zerknę, ta zimą nie ma. Nic nie rośnie. Dobra, lecimy. To co, to może jednak widzimy się na miejscu, albo przynajmniej bliżej już tej chornicy, bo to trochę będzie nudne pewnie. Ja tu będę biegał po polu, unikając większych zadym. Dobra, to widzimy się na miejscu. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy koło naszej chórnicy. Znaczy nie naszej, ale koło chórnicy. Mogę schować te dzidadło w ręku. Dobra, idziemy, zobaczymy, co za zadania są. To jest dość istotne, bo jak nam jakieś głupie zadanie przyłożą i nie będziemy mogli go zrobić, to by było słabo. Czy my żeśmy sprawdzali u ciebie? Wyremontować dom. Młot budowlany. Czy możesz przy niej? Jasna sprawa. Szkoda, że nie wziąłem. Ale zobaczymy, jaki chce. Czy zwykły drewniany młotek? Dobra, zrobimy, chłopie. Nie ma problemu. Czego nam brakuje do młotka? Ogólnie wszystkiego. No ale mamy siekierę w ręku. Mamy. O, lisek też jest. Lisek nam tu pomoże. Sosenkę obciachać. Lisków to widzę sporo. I jabadabadu. Wydaje mi się, że dawniej był ten dźwięk ścinania drzewa. Nie wiem, co się teraz z nim stało. Ale nieważne, nie ma go, to nie ma. Dobra, i ile tych patyków? Całe 10. Dobra, czyli jeszcze jakieś drzewko trzeba mamy ogołocić. Proszę bardzo, mamy 10. Dobra, mamy. To robimy młot. No to bardzo dobrze, bo mamy kolejne zadanie zaliczone. Co prawda punktów po ostatniej akcji mamy sporo, ale mimo wszystko warto zbierać, bo jeżeli zaczną kiedyś poprawiać te zdobyte punkty, no to przynajmniej nam nie odbierze tego, że mamy ten tysiaczek, nie? To nie ty. Kto tu chciał? To nie, on gdzieś siedzi tu? 5, 7 w środku jest. Taki cwaniak. Tu jest, patrzcie, masz Leonard. Nie. No jak? Halo. Tu jest, kurde, nie tacy sami. Normalnie bracia Xero. O, tik, tik. To był ten. Tak, trzymaj. Reputacja dynastii. Pięknie. I. Dzięki. I dostaliśmy chata wydobywcza i odnowa domu. Aha, odnowa domu to wykonane, a chata wydobywcza 2. Czyli jednak dał faktycznie nam w technologii punkty. Ha, ha, ha. Chata wydobywcza to chyba magazyn 2. Tak, mamy magazyn na drewno 2. Zwiększony zasięg pracy. I ma więcej miejsc niż wersja. No, to jest całkiem niezłe. Ale my teraz mamy magazyn na zasoby 2. Główny magazyn zasobów w wiosce. Otrzymuje zasoby zebrane w drewutni, szopie. Tak, im więcej pracowników i większa pojemność niż poprzednia wersja. Potrzebują tego budynku, by pobierać drewno. Dobra, super. Okej, może sobie być. Magazyn na zasoby. Tu było 50 punktów, a tu po 1000 punktów. No ładnie. A mamy ich 1900, 1009,5. Też nieźle, nie? Mamy ogrodzenie już. Możemy robić takie grube, konkretne. No właśnie, ale my nadal. Chatkę rybacką też byśmy mogli. O, to mieliby co robić łowiąc ryby. Ci zatrudnieni. Bo to zawsze by się przydało, nie? Małą siateczkę byśmy mogli robić i byłoby nieźle. A jeszcze. Tutaj, jak widać, do domku myśliwego 2. I kawałek. Dobra, no ale nie jest źle. Dostaliśmy to, co chcieliśmy. Dobra, i teraz szukamy tych biednych. Dwójka jest. Czy da się ich zwerbować? Czy trójka jest nawet? Co wy jesteście? No, ten jeden to nawet niezły. Czekajcie, aż zapiszę grę, żeby się upewnić, nie? Ten jest taki od wszystkiego fajny. Możemy go wziąć. 75. Czy tego to można wziąć? To moment, to na co go damy? 5-4. Jest niezły. Jest niezły oprócz. Będzie dobrym rybakiem. Bierzemy go.
Tak, szukam świetnie do zobaczenia na miejscu. Nie mam dla niego co prawda za teraz nic do roboty w sumie. Nie to chciałem. Chciałem journal i ustawić sobie tu, żeby było jeszcze jeden. Kogo tu byśmy jeszcze ogarnęli? Ale wydobycie z trójką, no od biedy. No ten nie, ten jest do niczego. No to zagadamy z tą. Zasejwujemy, skoro się udało. Gryzelda. A Gryzelda nas nie zna jeszcze. Jak tam praca? Min. Widzieliście to, nie? Minus 10. Też pójdę. Dobra. Jak ona tak chce pracować, to nie, to lepiej my pójdziemy. To nie ma sensu. Dobra, tutaj czy u tego możemy coś kupić? Kilof można pewnie kupić. Pokaż mi swoje towary. Kilof by dało radę. I nie wiem, czy tego kilofa sobie nie fundnę. Nie mam za bardzo za co w sumie, co byśmy mogli mu to sprzedać. Jakąś włócznię, bo i tak se możemy zrobić. Tak, ja bym ten kilo wziął. A tak, żeby sobie postrzelać. Chociaż nie, nie wiem, czy nie lepiej kosę. A, kosa jest u tego. Naszego mistrza. Tego, co nas nie chce ugościć. U niego sta, więc. Może by tutaj ten kilo wziąć. Czy on nam się do czegoś przyda? Podejrzewam, że mógłby się przydać. Możemy kombinować i zobaczyć w ogóle, co wypada z kamieni, bo jeszcze nigdy nie robiliśmy. Dobra, wezmę sobie takiego jednego. Aż trochę boli, ale. Akceptuj. Ale zostało jeszcze trochę kasy, więc nie jest tak źle. No dobra, to mamy jeszcze jedną osobę. Musimy ogarnąć. Mapka, jak to wygląda? No to nie ma wyjścia. A to jest ma nie, no do tej jeziorycy idziemy. Dobra, to poczekajcie, ja sobie wezmę. O, kilofik. Czekajcie, czy tu gdzieś nie było. Tu gdzieś była jakaś kopalnia, to sobie go wypróbujemy. Dobra, a na razie, moment, sobie znajdę drzewko. Mimo wszystko zrobię te włócznie. Myślę, że to się przyda. O, tu się nawet. A, nie mamy łopaty, to nie wykopię. Dobra, czy starczy nam. Kto to wie? Czy nam starczy? Może być problem z siekierką. O tym nie pomyślałem. Ale na dwa uderzenia jeszcze powinno nam się starczyć. Trochę kamieni jest, to sobie zrobimy nową. Na wszelki wypadek, to nawet byśmy przehandlowali. No. Jeszcze jedna kłoda. No już, wiesz, kłodę, kamień. Hej, kamień, podnieś. Nie wiem, czy dwa, czy trzy są potrzebne. Weźmiemy trzy. No, tak dziwnie te kamienie zaznacza. Tryk i. A, więcej patyczków. Dwa kamienie, ale za to patyków więcej. No dobra. He, przyszedł patrzeć, kto mu tu kłody zwala. A to tylko ja. Ja tutaj drzewka wycinam. Tak robię, żeby za gęsto nie rosły. Bo to niedobrze. Dobra, zróbmy sobie tą siekierę. Siekierę zada jest. Jest. Dobra. I dodatkowo do tego włócznie. Hop. Jeszcze trzy i będzie ok. Dobra. Tu w górach to przynajmniej nie ma problemu z kamieniami. To trzeba przyznać, nie? Że sporo ich jest. Ok. Ogarnijmy, co my tam mamy. Kilof jest ten. Dobra. Ustawmy sobie to jakoś tak. 1, 2, 3 na 4. Czwórkę bym kilofek przywalił. Chcemy zobaczyć, jak to działa. Pan kilof do łapki i spróbujemy coś tu wykilofować. O, tu jest jakiś kawałek. Kamień. Coś dostajemy? Ło kurde! To ja się tyle namachałem, żeby dostać jeden kamień? Naprawdę? I już złoże jest wyczerpane? To też jest wyczerpane? No to powiem wam. No to w ogóle są wszystkie wyczerpane. To ktoś tu chodził i kopał za mnie? Czy to jest jakaś obszarówka? Jak ja coś wykopię, to. Tak, tak wygląda, jakby obszarówka była. No to zobaczymy jeszcze raz. Wiem, że trochę niszczę ten kilof, ale z ciekawości chcę zobaczyć. Dawniej to wypadało chyba przy każdym uderzeniu, a teraz dopiero jak się zniszczy. I tylko jeden kamyczek? Jeden? Nie no, trzy, dobra. Czy to też jakaś losówka?
Tak, zobaczcie. Czyli to jest obszarowo. To jest normalnie jakoś obszarówka. Depleted wszędzie, wyczerpany. O, tu dopiero. A, no dobra, to nie będziemy się tu na razie. Trójka, nie. Gdzie są? A, bo wyrzuciłem włócznie. Dobra, to numer 5 będą włócznie. O, no to co? Nagrywamy tak. A, moment, jeszcze zarządzanie. Trzeba tego misiaka gdzieś wrzucić. Trzeba będzie pilnować ludzi, bo nam zimno im będzie. Ja bym chętnie go dał jako drwala drugiego, ale nie mamy takiej opcji, chyba że. A, tam jeszcze nie pobudujemy. Trzeba by drugiego zbudować. Trójka, no nie jest jakimś szalonym, wypasionym gościem od tego. Ale teraz tak, czy można gdzieś 2 na 4 w gospodarstwie, domek myśliwego na maksa, warsztat. No można by go do warsztatu wrzucić, nie wiem co by tam robił. Ciekawe co oni w magazynie robią tak a propos, w ogóle. Chata wydobywcza też jest tylko jedna, czyli szału nie ma. Nie, trzeba będzie jeszcze chatę wydobywczą, magazyn na drewno jeszcze ten zrobić, bo to na pewno będzie potrzebne. Dobra, może go wrzucę do tego warsztatu, nie? Niech coś tam robi. Ma w końcu czwórkę w wytwarzaniu. Nie wiem, co by tam robił. Przypisz miejsce pracy. Warsztat. Niech chociaż robi. Przypisz pracownika, złota rączka. Dobra, zobaczymy, co w warsztacie można ogarnąć. Bo nawet nie wiem. Warsztat. Aha, czyli może robić nam różne rzeczy, których my tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy. Chyba że kamienne strzały by nam robił. A niech robi. Niech robi kamienne strzały. 100% czasu niech robi kamienne strzały. I zabędziemy tym handlować najwyżej. O. O, i wyszło, że brudni jesteśmy. To ja się wrócę, moi drodzy. Tu gdzieś strumyk był niedaleko. Płynął zwolna. Aha, ale się nie umyje w takim małym tym. A po drodze jest jezioro. Dobra, nie ma problemu. Po drodze się umyjemy. No to co? To widzimy się już przy kopalni. Zobaczymy, co w kopalni będzie można zrobić. Jak znajdę ją, oczywiście. Jak nie, to przy jeziorzycy. Bo jak nie znajdę kopalni, to nie będę świrował. Dobra, to widzimy się za moment. No hej, hej, moi drodzy, oczywiście kopalni nie mogłem znaleźć, zmaziłem tam całe te góry i jakoś nie mogłem jej odnaleźć, ale dobra, szukamy kolejnego pracownika. Czy ktoś z tych tutaj naszych czekających, no nie, no słabi. Totalnie słabi. Czyli moja wyprawa to tak trochę na darmo poszła, ale dobra, no w ogóle to tak napijmy się. Ale to jest też ciekawe, że nie pokusili się autorzy gry o to, żeby woda zamarzała zimą, nie? Rzeka niekoniecznie, ale jeziora mogłaby i trzeba by na przykład wydziobać sobie przeręble siekierą, żeby się napić. No i żeby na przykład zimą się nie można myć w rzece, no bo raczej mało kto był morsem, raczej tak kombinował, prędzej jednak w trochę cieplejszej wodzie by to robił. Dobra, trzeba by coś zjeść w ogóle, trochę mamy mało, mało owsianki. A, jak widzicie, jest trochę mięsa, ponieważ łażąc po górach oczywiście spotkałem się z niedźwiedziami. No i tak się spotkałem, a naszej o, może będzie miała jakieś żarcie, to akurat byśmy kupili, a mojej jest owsianka. 30? Przecież ona była za 15 czy 20? Jakim cudem jest 30? Coś podrożało to wszystko? Kleik tak samo? Ja cię pierniaczę. To tutaj będzie ciężko teraz przeżyć, to trzeba. Ło! Zobaczcie, zupy 80, zupa krem. O kurde. No to podstawa chyba ekonomii będzie kapucha. Mięcho, bo inaczej to słabo to widzę. Ale 80 nie, nawet jakbyśmy dostali za 20 za każde, to już by się opłacało. Dobra, no trzeba coś kupić, kurczę. No zaskoczyli mnie tym. Nie mamy aż tylu kasiorów, żeby tak, no to se chociaż. Ale wiecie co, nie, to w takim wypadku jak to tyle kosztuje, to ja se wolę ognisko zakombinować. Ile takie ognisko patyków
15 potrzebuję, sobie zaraz zbiorę. Hej, patyki, gdzie jesteście? Tu. I sobie sam to mięsko obrobię i ono słabo karmi, ale mimo wszystko karmi za darmo. Więc troszeczkę ten... Nie tak... Gdzie to było? Nie, to tu. Tak, tylko tu pewnie będzie za blisko, więc mi nie pozwolą wybudować. A w międzyczasie, moi drodzy, ja sobie wrócę do naszej wioski, no bo cóż... Teren nierówny? Naprawdę? Na ognisko teren nierówny, zobaczcie, no gra troszeczkę przesadza. Naprawdę, ja rozumiem, że jest strop, ale ognisko to nie jest chałupa. Nie potrzebuje fundamentów. Czyli na przykład w górach ogniska nie rozpalisz. A, tego się nie spodziewałem, nie? No jak nic. Zobaczcie, idę sobie. I teren blokują, to jest zbyt nierówny. I koniec. Nie ma szansy, żeby w górach rozpalać ogniska. No cóż. Takie życie. To też troszeczkę powinni poprawić, bo wydaje mi się, że lekka przesada. Czyli jak mam... To chyba tak nie było, nie? Dopiero teraz jakieś takie dziwaczne pomysły mieli. Rozpalamy, gotujemy. Niech się smaży 10 miązków. Powinniśmy podjeść, no ale to mnie troszeczkę rozczarowało, bo miałem nadzieję, że zgarniemy jeszcze jednego, ale nie jest tak źle. Tutaj niedaleko jest jeszcze kolejna miejscowość i podbiegniemy do niej, skoro i tak jesteśmy po drodze, i spróbujemy tą 10. osobę zgarnąć, byśmy mieli, kurde, cały rozdział zrobiony i tyle punktów jeszcze expa by się dostało za to. Łasz. Aż się nie mogę doczekać, żeby tego jednego zgarnąć. Co prawda będzie problem z opałem, bo mam wrażenie, że... O, nowy poziom rzemiosła. Co prawda niewiele nam to da, bo nie wiem, w co tu, tym bardziej wszystko jest opracowanie. Opracowanie jeszcze nie jest zrobione, więc sobie zachowamy to. Dobra, zerknijmy, gdzie byśmy musieli iść. No co, no będziemy biec do leśnicy. Tam przynajmniej z jedna osoba by była chętna do pracy, w razie czego potem mamy blisko Denicę. Dobra, no to nie wiem, no widzimy się jeszcze może w leśnicy, tylko chapnę sobie co nieco. Dobra, żeby być odrobinę najedzonym. W łapę nie ty, w łapę włócznia, safe i biegniemy na północny, zachód chyba, dobrze? Kumam, pokażcie się, no dokładnie, wzdłuż tego. No to co, to widzimy się już na miejscu, moi drodzy. A, moi drodzy, nie znalazłem tam, ale znalazłem tutaj naszą jaskinię. Jest ciemno trochę jak to w nocy. Aha, kilo wymagany, czyli nie mogę świecić tym, no tak, dwie ręce. A zobaczymy, co z takiej żelazo, czyli to jednak musi być kamień, sól. Dobra, czyli teoretycznie to takie rzeczy trzeba robić tu. No to będzie problem. Dobra, kamienia sobie na razie podarujemy. No co ja robię? Nie jeden kamień, tylko wszystkie mógłbym stąd wyrzucić, bo zdecydowanie za dużo jest. Jak widzicie, mam sporo włóczni, co też mogę wytłumaczyć, a żelazo też jest ciężkie jak diabli. Dobra, ale to chociaż sobie zmucimy jeszcze jeden kamyczek i zabiorę tylko żelazo i sól, jeżeli będzie takowa. Kamień, o, nie było soli tym razem. Czyli to nie zawsze wypada sól. A, to też dobrze wiedzieć. Razem sól wypadła, nie? To co, bierzemy żelazo, sól, kamień i kamień. Tak, sobie zostawiamy. No dobra, no to już wiem, jak to mniej więcej działa. Aha, z tymi włóczniami, bo wilki były po drodze, więc trochę mi się ich tam udało zmniejszyć liczebność lekko. Dobra, patrzę, mamy trochę żelaza, trochę soli. Dobra, no okej, czyli to takie buty, to tutaj by można było pobawić się, ale to jest ciężkie jak diabli, więc musiałbym wszystko powyrzucać. Co, te dwie włócznie to bym w sumie mógł wywalić.
bo one i tak mi niewiele tego, to może jeszcze ze dwa odrobinę żelaza. Nie wiem, co z tego żelaza można zrobić, ale my chyba nawet możemy postawić tą sól, no. Nie kopalnię, tylko kuźnię, albo coś w tym stylu. Kamień, żelazo, sól. O, sól bierzemy. I żelazo, tylko po jednym wypada. O, niosę za dużo. Dobra, trzeba coś się pozbyć. Szczerze mówiąc, no niekoniecznie chciałbym się pozbywać czegokolwiek stąd. Dobra, jednej włóczni się pozbędę. Dał radę. Dobra, więcej nie będziemy... A, teraz nie mam włóczni, to muszę sobie zaznaczyć je, bo... Jednak tu też nadal mogą być wilki. No bo jak widać, jestem blisko tej jeziorzycy. Dobra, na północ zasuwamy i spróbujemy. Dobra, zasejwuję sobie. Spróbujemy. Nie ty. Nie ty. Spróbujemy dotrzeć tam i zdobyć tego pracownika. Żeby to już dzisiaj się udało. Może się uda. Co prawda, być może nawet z kimś tam już rozmawialiśmy i jest lekko urobiony. Dobrze by było. Wyciągnij włócznie na wszelki wypadek. Dobrze by było, żeby był lekko urobiony. Bo byśmy mogli go zatrudnić. W sumie to nawet nie wiem, czy nie dałoby zrobić takiego numeru. Też to sprawdzimy. Zatrudnić byle kogo. Nawet najgorszego, a potem go wywalić. Byle nam tylko quest byknęło. Ciekawe, czy nam wycofa ten rozdział, czy tak jakby pozwoli nam dalej iść, mimo że zwolniliśmy pracownika. Ciekawe, tak raczej nie jest do końca o rany. No dobra, no to faktycznie zatrudnimy kogokolwiek, jeżeli 50, jeżeli będą chcieli w ogóle z nami gadać. Nieradka, ta jest ok, nieradkę można by zgarnąć, zobaczcie, możemy ją sobie zgarnąć, ale ona jest, ale jest dobra w tym, w roli, dobra, no w razie czego może być na roli. Nieradka, to my cię bierzemy. Świetnie, do zobaczenia na miejscu. 2500 i rozdział 9. Zdobądź potomka. A, no dobra. Zobaczcie, zdobądź reputację dynastii, już niedużo zostało. No, powiem wam, dzięki, że tym lewy 1000 wskoczył, to zupełnie inaczej wygląda. Tylko teraz się boję, że nie będzie. Właśnie, nie ma drewna. O, ale nam wszyscy uciekną. A! Natychmiast ten, robię unstack i biegniemy. Chyba dobrze biegnę na północ, bo trzeba drewno im zanieść. Ja cię kręcę, zobaczcie, zero drewna tam opałowego. Dobra, zetniemy od razu tutaj, nie chce mi się latać tam dalej, bo nam uciekną wszyscy z wioski. No to by był niezły numer. Tak biegałem tu za ludźmi, a nie pomyślałem, że przez noc, ale przez noc aż tyle by ogarnęli, nie chce mi się wierzyć, że aż tak szybko. A, ale muszę zostawić, wiecie co muszę zostawić? Muszę zostawić wszystko. Czyli tak, żelazo, out. Mam nadzieję, że nie zniknie. Sól, a... Sól, szybciej, bo to czas ucieka, kurde. Sól, out. Skóra, out. Patyki, out. Futro, out. Zostawiam tylko i wyłącznie kłody. No dawaj, dawaj. Niestety nie mogę się przeciążyć, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej tam dobiec i przerobić to u nas w wiosce już całą tą. Dobra, gdzie to jeszcze kłoda? Tu jest. Podnoś, podnoś. Dobra, biegniemy. Ile jeszcze? Tak, już nie ma co fisiować, tylko biegniemy do wiochy. Ło, ale numer, bo nam zaraz wszyscy zwiną się. Ale zobaczcie, jak to szybko znikło. Wydawało mi się, że jeszcze mają spokojnie na 10 godzin. Numer 5. Dobrze, że nie zasejwowałem ostatniego save'a, w razie czego odpuszczę sobie tą pracownicę 10 i szybko przybiegnę tutaj nastrugać im tych drewienek, bo widzę, że bieda. Bieda bez drewienek. Jeszcze, żeby tylko żadnych wilków tu nie było, bo nam czas ucieka. No, no, to jest ciekawe, że w nocy jakoś, kurde, ten, im przeszkadza, nie? Budzą się, ale zobaczcie, 30 coś procent, podobno strasznie długo się to odnawia, więc może być problem.
Nie wiem, czy i tak nie sobie zrobię, że tak powiem, numeru takiego, że. No tak, jedną drewną połowę, brawo. Że ogarnę to w ten sposób, że właśnie wczytam wcześniejszy save i zrobimy tak, żeby nie spadło aż tyle. Aż tyle, żeby nie spadło nam to zadowolenie ludzi, bo tam spadło strasznie. No już, otwieraj skrzynkę, otwieraj, macie tutaj, ale to co, oni w ogóle nic nie tego? No tak, no bo w nocy to oni nie kumają przecież, nie? Dobra, jak wygląda zarządzanie? No, szału nie ma, ale zdążymy natłuc kolejne w międzyczasie. Ja pozwolę sobie powycinać tutaj te drzewka, żeby było bliżej. Ale numer, puf, i tak nieładnie to wygląda, nie? Bo są bardzo niezadowoleni. No, dosyć mocno. Ale okej, dobra, przeżyją. Myślę, że przeżyją. Nastukamy im tego drewienka. Trzeba, ja wiem co zrobię. Nastukam drewienka i od razu im pobuduję. No, szybciej, kurde, sosna. I pobudujemy im ten. Kolejne miejsce dla drwala. Gdzie jest jeszcze jeden. O, tam na pewno sięgnę. Fajnie, że została na dachu. Okej. Może być i na dachu. Bo tak zrobimy to miejsce dla drwala, to jest konieczne, widzę. To już byle dotrwali do. O, to też pewnie zostanie na dachu. Dotrwali do. Kłoda. A tak. Ale to chyba sięgnę. Jeszcze być może to też doskoczę. Jest, udało się. Dobra, jeszcze jedno drzewo. Ale akcja. Nie ma to jak zapomnieć o tym. Ale wydawało mi się, że kurde, że starczy na jedną noc. A tutaj nic z tego. O, co mi tutaj tak jakieś dziwne efekty specjalne wychodzą. Kłoda, kłoda i kłoda. A tam doskoczenie ma chyba takiej możliwości. Nie, to jakoś tak dziwnie spadło. Że ani tu tego nie widać, ta. Dobra, idziemy robić. Idziemy szybko robić kolejne drewienko opałowe, ale powiem wam, że numer. Dobrze, że zerknąłem. Właziłem po tych górach, nie wiadomo po czym i co. I tyle by było, nie? Ale numer, ale numer. Dobra, rozdział zrobiony, a tu wszyscy się z wioski. A to w sumie zimą, to jeszcze podatki byłyby mniejsze. To pół biedy. Dobra, chociaż potem na nowo tylu ludzi zgarnąć, którzy niektórzy są nieźli. Nie no, trochę szkoda, jak już tu pracują, to naprawdę nie ma sensu wyrzucać tych, znaczy tracić ich, nie wyrzucać. Tracić ich tak tylko, bo są. Znaczy, bo ja się nie ogarnąłem. Dobra, drewno połowa 44. Już zeżarli? To przecież ja nie nadążam w ogóle ten. Nie, no dobra, przesadzone. Aha, bo to oni pewnie nie obliczyło. No właśnie, 40 coś, ale powiem wam, że zżrą to drewno trudno. Będziemy wycinali stąd. No dobra, moi drodzy, to koniec, myślę, na dzisiaj. Ja się będę bawił teraz w wycinkę, żeby nazbierać odpowiednią ilość drewna. No i jeszcze w międzyczasie pobudować kolejnego drwala, bo bez tego, obawiam się, będzie bieda tutaj. Musi być więcej kłodek, bo inaczej nie ogarniemy przez zimę się, bo latem to chyba nie będzie problemu, ale przez tą zimę jeszcze jeden dzień, chyba że kolejny dzień będzie odcinek polegający na ścinaniu drzew. Też tak może być. Ja będę biegał, ścinał wszystkie drzewa dookoła po to, żeby reszta mogła się ugrzać we swoich domkach. No ciekawe, nie? To by była akcja. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej, trzymajcie się.